Podróż z klimatem i z pasją rozpoczynamy dosłownie w drodze. Jak widać, rozemocjonowani. Właśnie tak, jadąc pojazdem, którego nie można spotkać na współczesnych ulicach, zostaliśmy podwiezieni w zupełnie nietypowe i klimatyczne miejsce we wsi Ptaki w gminie Siennica na Mazowszu, do Zagrody Młyńskiej, a jednocześnie Biura Rekonstrukcyjno-Technologicznego Zabytkowej Inżynierii Pojazdowej. Można tu udać się wehikułem czasu do przeszłości, a to wszystko za sprawą pasjonata Zbigniewa Nowosielskiego, jego wyjątkowej ekipy rekonstrukcyjnej i zgromadzonym przez niego zabytkowym pojazdom, wojskowym i cywilnym. Niezwykła kolekcja robi wrażenie. Można powiedzieć, że ma Pan prawdziwą skarbnicę okazów. Skąd u Pana taka pasja zbieracza? To się kształtowało przez całe moje dzieciństwo. Opowieści mojego taty, który w 1939 roku na tych pojazdach, używając tych pojazdów, walczył z Niemcami w 4. Batalionie Pancernym w Brześciu. No a potem w ramach 91. Dywizjonu wystawionego do wojny przez ten batalion odbył taki najdłuższy szlak bojowy polskiej jednostki pancernej w 1939 roku. I Pan teraz zbiera takie okazy z przeszłości? Kiedy zrealizowałem się zawodowo i mogłem poświęcić trochę czasu na takie sprawy niezwiązane z zarabianiem, tylko raczej z wydawaniem pieniędzy, to wtedy się zająłem właśnie bliżej tymi sprawami. Ta amatorska działalność potem w pewnym momencie przerodziła się w taką pracę zawodową. Jeden z tych kopii czołgów, które są wykonane z taką starannością, że postawione obok oryginału, wprawiają w zakłopotanie odbierającego, oglądającego, który to jest oryginał, a który to jest kopia. Jeden z nich pojechał do Stanów Zjednoczonych. Tam jest taka grupa, która pielęgnuje etos żołnierzy pancernych i wrześniowych, i tych, którzy walczyli w polskich siłach zbrojnych na zachodzie, i postanowili, że ze swoich zbiorach powinni mieć taki jeden egzemplarz, i zamówili u mnie taką tankietkę, która w połowie ubiegłego roku pojechała do Stanów. A proszę opowiedzieć o tym okazie za nami, też piękny, nietypowy i z tego co wiem występował nawet w filmach. Tak, to jest samochód Chevrolet 158, który został sprowadzony przeze mnie ze Stanów, z Montany. Tam jest taki klimat, że warunki do przechowywania tych pojazdów są bardzo dobre i on nie wymagał żadnej naprawy. Samochód, który był wyprodukowany w 1939 roku. Podejdźmy może do tych czołgów. Naprawdę wyglądają spektakularnie. Ten lewy fotel tu służył kierowcy, którego zadaniem było głównie kierować tym pojazdem, a po prawej stronie w tamtym fotelu siedział dowódca i strzelec. I dowódca był wyposażony w peryskop odwracalny. To jest duża ciekawostka, bo to jest peryskop, który był skonstruowany w Polsce, a potem w czasie II wojny światowej był używany przez wszystkie armie świata. A tutaj co mamy? Niesamowite. No tutaj jest jeszcze ciekawostka, bo ten pojazd jest wyposażony w karabin, ciężki karabin maszynowy firmy Hotchkiss Wzór 25, a ten jest wyposażony w najcięższy karabin maszynowy konstrukcji Bolesława Jurka, mojego nauczyciela akademickiego, który skonstruował to w 1938 roku. Znaczy wprowadzony został ten egzemplarz broni do służby. A tutaj co mamy? A to jest pojazd, który się nazywa Universal Carrier. Pojazd, który był produkowany w kilku
krajach na świecie. Ja jeszcze zapytam o te inscenizacje. Lubi Pan uczestniczyć w inscenizacjach? Jest to dla Pana świetna zabawa i takie spełnienie chłopięcych marzeń? To nie tylko jest sprawa z kategorii przyjemności, ale to jest również obowiązek. My z moimi pracownikami i z przyjaciółmi przedstawiliśmy, jak wyglądał taki bój spotkaniowy 91. Dywizjonu Pancernego, który faktycznie tutaj w tych okolicach, w Siennicy, oddalonej od nas tutaj o 5 kilometrów, stoczył taki bój z takim oddziałem rozpoznawczym 20. Dywizji Niemieckiej. Po prezentacji najpiękniejszych okazów w Zagrodzie Muńskiej przyszedł czas na wytoczenie najcięższych dział. Marysia została zaproszona na nietypową przejażdżkę czołgiem. Zaskoczona wyzwaniem, najpierw musiała przejść pierwszy test. Ma Pani teraz do wykonania misję. Musi Pani wejść do czołgu rozpoznawczego TKS. I daję tutaj hełm. Tylko czy ja się zmieszczę? Chwila prawdy. Udało się, jest. Hełm, pasek nosi się na brodzie, żeby w każdej chwili można było go zdjąć, żeby on, jak Niemiec by złapał, żeby nie udusił tutaj tym paskiem. Mhm. Potem miało być tylko łatwiej, ale chyba nie było. Wejście do czołgu to wyzwanie także logistyczne. Gąsienica, a jak tam? Na siedzeniu może Pani stać. Jesteś pewna, że mam to nagrywać? W razie czego... Do odważnych świat należy. Dobra, tu pani sobie nogą, postawi tu. Pani, tak? Jeszcze. O tak. O. Dobra. O. I teraz nogę już pani wsadza tam do środka. Dobrze, i na co mam postawić? Na to oparcie? Na to oparcie może pani postawić, tak? O. I teraz nogę trochę zejść. O. Tak? Dobra. O. Tylko tu z tyłu będzie panią uderzało po nerkach. Uważa pani. Dobrze. Udało się. No to w drogę. Kierowca, uruchomić pojazd. Po okrzykach Marysi można wywnioskować, że jazda próbna zrobiła na niej niemałe wrażenie. Z jednej strony się jej podobało, a z drugiej chyba marzyłaby z czołgu jak najszybciej wysiąść. Dotrwała jednak do końca przejażdżki. Zadanie wykonane, a na twarzy uśmiech i jakby ulga. Jakie emocje! Tylko jak ja teraz stąd wysiądę? Pokaż pani. Powiem tak. Największa szybkość, jaką osiągnął ten pojazd, to jest 63 km na godzinę. Z tym, że nie wolno było tyle jechać. Można było jechać tylko do 48 km na godzinę. To był najszybszy czołg na świecie. W 1939 roku. Do 60 roku. W 60 roku transporter amerykański M113 pobił rekord. Pojechał 65 km na godzinę. Ale powiem szczerze, w środku tego czołgu czułam się, jakbyśmy jechali 200 na godzinę. To taki jest efekt taki.